Chrystus zmartwychwstał. Moi drodzy, rozpoczyna się bardzo ważne czuwanie, bardzo ważna modlitwa. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że tak wielu z was tutaj przybyło, jest. Rozpoczyna się bezpośrednia też transmisja z telewizją Fara, także ludzie będą mogli łączyć się z całej Polski, ze świata z nami. Bo wszyscy wiecie, że to miejsce jest takie wyjątkowe. I tu nie może nie być takiej modlitwy, jaką dzisiaj jest w wielu kościołach w Polsce. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie, powiedział Bobola. A więc wyraźnie zaznaczył miejsce, z którego on potrafi Polsce pomagać. I dlatego zauważcie, że dzisiaj gościliśmy, jak zobaczycie na stronach internetowych, bardzo ważnych oficjeli z całej Polski, którzy tam na Bobolówce uczestniczyli w mszy świętej, też się modlili po południu, bo to coraz więcej ludzi dociera, że ta modlitwa Polsce jest potrzebna. Zresztą od tych, którzy tu byli, słyszałem dzisiaj, że bez modlitwy nie damy sobie rady. Dlatego rozpoczynamy teraz tą naszą modlitwę. Miejcie na uwadze, że jest to niedziela Miłosierdzia Bożego. Już Eucharystia będzie z Miłosierdzia Bożego, to już będzie niedziela. Widzę, że kapłani zasiedli do konfesjonałów, bo wiecie, co Pan Jezus powiedział, że kto mnie przyjmie w święto miłosierdzia, wszystkie upusty łaski w tym dniu są udostępnione ludziom. A więc Pan Bóg chce tak nam pomóc w tą niedzielę miłosierdzia, żeby nikt z nas nie pozostał nagi. I stąd tylko za to jedno. Ale pamiętajcie zawsze o tej sprawie najważniejszej. Bowiem komunię świętą trzeba przyjmować zawsze z miłością. Jednej rzeczy, której Pan Bóg potrzebuje, to Pan Bóg potrzebuje naszej miłości. Zresztą sami wiecie wszyscy. Można coś dać człowiekowi, ale jeżeli daje się z miłością, to wtedy w człowieku się wzbudza radość, wdzięczność. Widzi człowiek, że ktoś mnie szanuje. I tak samo Pan Jezus jest osobą. Pan Jezus to nie jest wymysł ludzkiej świadomości, ale to jest osoba, która oczekuje miłości. Panie Jezu, i teraz chcemy Ci dać tę miłość tutaj w tym sanktuarium, ufając, że patron tego miejsca, święty Andrzej, będzie nam tą miłość do Ciebie upraszał, ale też upraszał miłość Ciebie, Boże, do całej Ojczyzny. I w takim duchu proszę już siostry, żeby rozpocząć pieśnią i rozpoczyna się nasze nabożeństwo adoracyjne. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Tej ukryty.
po swoim zmartwychwstaniu, Panie. Wiele razy pojawiałeś się tym, których miłowałeś. Stawałeś na drodze ich życia i przekonywałeś ich, że żyjesz. Przed chwilą, Panie, stanąłeś przed nami, którzyśmy zgromadzili się w tej świątyni. Tak jak kiedyś we wieczerniku objawiałeś się tym, których umiłowałeś do końca. Czyż naprawdę my jesteśmy tą grupą umiłowaną przez Ciebie, że teraz stanąłeś przed nami zmartwychwstały, Panie? Ty wiesz, że dzisiaj sprowadziła nas Jezus do tego wieczernika miłość do Polski. Nie patrzymy, że godziny nocy upływają. Myśmy przyszli z taką nadzieją, że nas wysłuchasz, że pomożesz tej ojczyźnie, która tyle razy była skrwawiona, tej ojczyźnie, która tyle wycierpiała i że odwrócisz bieg historii. Przychodzimy, Panie Jezu, tutaj nie sami, bo kimże my jesteśmy? Upadamy, grzeszymy, tak wiele nam się nie podoba, chcielibyśmy, żeby było inaczej. Tak liczne są nasze słabości, upadki i nędze. Dlatego zapraszamy do tej modlitwy patrona tego miejsca, wielkiego świadka wiary, który wolał umrzeć, aniżeli zgrzeszyć. Wolał oddać życie, aniżeli bardziej słuchać ludzi niż Ciebie. Niepojęte to dla nas. Przelewać krew, żeby nie zgrzeszyć. Oddawać życie, żeby nie stać się grzesznikiem. To takie dla nas niezrozumiałe. I dlatego mamy takiego opiekuna, który godnie się zachowywał wobec Ciebie. Dlatego zapraszamy Cię, święty Andrzeju. Widzisz, przybyliśmy tu z różnych miejscowości, z różnych parafii. Przybyliśmy tylko dlatego do tej świątyni, że Ty będziesz orędował razem z nami do Boga, że ta Twoja skuteczność okaże się i tej nocy darem dla Polski. Dlatego chcemy rozpocząć tą modlitwę na początku, prosząc o zwycięstwo nad szatanem. Niech ci, którzy się odważyli dzisiaj być w Polsce wojownikami Maryi, którzy odważyli się pójść jak żołnierze do walki z mocami ciemności, niech oni, Panie, w tym sanktuarium zaniosą teraz tą modlitwę do Ciebie. Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi Jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą,
wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowania szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężać go na ziemi. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to błagamy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas ubędusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Święty Michale Archaniele, Święty Michale Archaniele, Święty Michale Archaniele. Wśród nas.
Patrzysz na nas, Panie, i znasz nas po imieniu. Ty nie musisz słuchać, co ludzie mówią o nas, bo Ty wiesz, co kryje się w naszych sercach. I to Twoje spojrzenie w ludzkie serce sprawia, że ta łaska, którą nam udzielasz, dostosowana jest do naszych możliwości. Ty nie chcesz, jak pisał święty Franciszek Salezy, aby kameduli postępowali jak ludzie świeccy, kapłani jak żonaci, kobiety jak zakonnice, mężatki. Ty nie chcesz. Ty chcesz, by każdy dobrze wypełnił swoje powołanie. I Ty wiesz, Panie, że każdy z nas, który tu przyszedł, nosi wielki potencjał dobra, który chcesz uruchomić. Jakże dobrze to zrozumiała ta liczna rzesza świętych i błogosławionych. Naprawdę, polska ziemia jest przesiąknięta świętością świętych i błogosławionych. Tak, Panie. Ty w 1997 roku papież Jan Paweł II stanął w Dukli, powiedział, że ta ziemia jest przesiągnięta świętością Jana z Dukli, ale nie tylko, całe Bieszczady. On nie tylko rozsławił, ale i uświęcił. A ile takich Janów z Dukli jest w Polsce? To dlatego, Panie, rozpoczęliśmy dzisiejszą modlitwę i czuwanie tam, na Bobolówce. Wierzymy, że to miejsce uświęcał i uświęca nadal święty Andrzej Bobola. I takich miejsc jest wiele w Polsce. Dlatego, gdy będziemy za chwilę modlić się litanią do świętych narodu polskiego, niech nie będzie to tylko powtarzanie módlcie za nami, czy módlcie się za nami, ale niech to będzie uświadomienie sobie, że ja też mam być święty. Polsce dzisiaj najbardziej potrzebna jest nasza świętość. To nie mnożenie modlitw wyprosimy cud dla Polski, ale osobistym nawróceniem, przylgnięciem do Ciebie, Panie Jezu. Bo tylko ci, którzy przylgną do Ciebie, stają się narzędziem łaski. I takim narzędziem łaski stała się liczna rzesza świętych i błogosławionych z naszego narodu. Dlatego, gdy odmawiamy tą litanię, to chcemy przede wszystkim pomyśleć, że każdy z nas mógłby tam się znaleźć. Ale czy ja wierzę, że ja mogę być święty? Czy ja chcę być święty? Czy może odwracam się od tej łaski, którą Ty, Panie, chcesz mi dać? Bo to nie dla mnie. Nie. Dla Ciebie i dla mnie jest świętość, którą Pan zgotował i po to mnie posłał na świat. Uwierz tej miłości. Niech rozpali się tej nocy Twoje serce. Niech rozświetli się umysł i zobacz, że możesz pięknie i lepiej żyć. Że nie musisz ciągle upadać w te same grzechy. Że nie musisz chodzić ciągle tymi drogami, by obrażać Boga. Nie musisz. Skoro oni potrafili, potrafisz i Ty. I to Ci chcę powiedzieć przed świętym miłosierdzia, bracie i siostro. To Jezus patrzy teraz na mnie, na każdego z nas, abyśmy z tej świątyni odeszli święci. Widzę tę nadzieję Jezusa, którą patrzy i na tego brata Dawida na wózku, i patrzy na siostry zakonne i na nas kapłanów. Patrzy i na was w
wojownicy Maryi. Pan Jezus patrzy na was, młodzieży, na was, małżonkowie, na was, osoby samotne i młode. Na każdego Jezus patrzy teraz z taką nadzieją, że będzie lepiej w twoim życiu. Oby tak było. Módl się za Polskę, módlmy się za nas samych słowami litanii do narodu polskiego. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Nad Polską Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie. Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie. Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie. Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami. Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami. Maryjo Boga Rodzico, Królowo Polski, módl się za nami. Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami. Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Wielki Męczenniku, Autorze Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza, módl się za nami. Święci pierwsi męczennicy Polski, Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaoku i Krystianie, módlcie się za nami. Święty Władysławie, uformowany w Krakowie królu węgierski, patronie Władysława Jagiełły, módl się za nami. Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami. Święty Andrzeju Siewardzie i Benedykcie, polscy pustelnicy uświęcający Słowację i Węgry, módlcie się za nami. Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, módlcie się za nami. Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami. Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami. Święty Wacławie, patronie Katedry Wawelskiej, módl się za nami. Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami. Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami. Święta Jadwigo, królowo, matko narodów, módl się za nami. Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami. Święta Jadwigo, patronko Śląska, módl się za nami. Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami. Święty Janie z Kent, patronie profesorów i studentów, módl się za nami. Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami. Święty Janie z Arkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami. Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami. Święty Stanisławie Kazimierczuku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami. Święty Stanisławie Papczyński, czcicielu niepokalanej i obrońco życia poczętego, módl się za nami. Święty Klemensie Mario Dworzaku, redemptorysto apostole Warszawy, módl się za nami. Święty Rafale Kalinowski, odnowicielu Karmelu, patronie Sybiraków, módl się za nami. Święty bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole niepokalanej, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami. Święta Teresa Benedykto od Krzyża, pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy, módl się za nami. Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Urszulo Leduchowska, apostołko Służby Bożej, módl się za nami. Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła Przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią, módl się za nami. Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością, módl się za nami. Święty Zygmuncie Grazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki pasterzu z rodu Polaków, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Kościoła, módlcie się za nami. Błogosławiony Radzimie Gaudenty, towarzyszu świętego Wojciecha i arcybiskupie gnieźnieńskim, módl się za nami. Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, módl się za nami. Błogosławiony Wicenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami. Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami. Błogosławiona Benigno, mniszko i męczenniso Strzebnicy, módl się za nami. Błogosławiona Bronisławo, norbertanko, patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami. Błogosławiony Sadoku, wraz z 48 męczennikami sandomierskimi, módl się za nami. Błogosławiono Judyto z Chełmży, pustelnico i mistyczko, módl się za nami. Błogosławiony Janie Łopdworczyku, franciszkanie, patronie żeglarzy, módl się za nami. Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami. Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna, módl się za nami. Błogosławiona Doroto z Mątwów, patronko Prus, módl się za nami. Błogosławiony Jakubie Strzemię, patron Lwowa, módl się za nami. Błogosławiony Stanisławie, karmelito z Bydgoszczy, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie z Gielinowa, patronie Warszawy, módl się za nami. Błogosławiono Regino Protonan, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami. Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych, módl się za nami. Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami. Błogosławiony Wicenty Lewoniuku, wraz z 12 męczennikami unickimi, módlcie się za nami. Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami. Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołka heroicznej posługi miłości, módl się za nami. Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami. Błogosławiona Marcelino Darowska,
apostołko Bożej obecności w działaniu. Módl się za nami. Błogosławiona Karolino Kuskówna, dziewico i męczennico. Módl się za nami. Błogosławiony Wacławie, honoracie Kuźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych. Módl się za nami. Błogosławiona Anielo Saalawo, tercjatko franciszkańska. Módl się za nami. Błogosławiona Tereso Ledochłowska, matko Afrykanów. Módl się za nami. Błogosławiona Bernardynko Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych. Módl się za nami. Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie. Módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Kozalu, męczenników obozów koncentracyjnych. Módl się za nami. Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych. Módl się za nami. Błogosławiony Stefanie Ferlichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych. Módl się za nami. Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicycie Kopliński, Mario Biernacka i pozostali 104 błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej. Módlcie się za nami. Błogosławiona Stello Mardosiewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin. Módlcie się za nami. Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast. Módl się za nami. Błogosławiony Janie Benzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze. Módl się za nami. Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości. Módl się za nami. Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakotko, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu. Módlcie się za nami. Błogosławiony Auguście Czartoryski, salezjanie, wychowanku świętego Rafała Kalinowskiego. Módlcie się za nami. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego. Módl się za nami. Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce. Módl się za nami. Błogosławiono Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku. Módl się za nami. Błogosławiona Celino Brzączęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców. Módl się za nami. Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku świętej Faustyny Kowalskiej. Módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole Solidarności, męczenniku bezbożnego komunizmu. Módl się za nami. Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej. Módl się za nami. Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym. Módl się za nami.
Błogosławiony Bernardzie Lichtenbergu, urodzony w Ołtawie, obrońco praw bożych, za cenę męczeńskiej śmierci z rąk nazistów. Módl się za nami. Błogosławiony Gerardzie Hirchelschweldrze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu. Módl się za nami. Błogosławiona Mario Tereso od świętego Józefa, rodem z ziemi Piastów. Módl się za nami. Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna, apostołko serca Jezusowego. Módl się za nami. Błogosławieni Zbigniewie Strzałkowski i Michale Tomaszku, misjonarze franciszkańscy, męczennicy za wiarę w Peru. Módlcie się za nami. Błogosławiony Władysławie Bukowiński, męczenniku łagrów sowieckich i apostole Kazachstanu. Módl się za nami. Błogosławiona Hanno Chrzanowska, gorliwa pielęgniarko i apostołko wśród chorych i służby zdrowia. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Giedorojciu, wzorze zakrystianinów. Módl się za nami. Świętobliwi Izajaszu Bonarze i Stanisławie Milczący, zwani błogosławieni pokutnicy i apostołowie Krakowa, przyczyńcie się za nami. Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie. Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie. Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie. Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie. Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie. Od ducha niezgody wybaw nas, Panie. Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie. Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie. Winy królów naszych przebacz, o Panie. Winy magnatów naszych przebacz, o Panie. Winy szlachty naszej przebacz, o Panie. Winy rządzących krajem przebacz, o Panie. Winy kierujących ludem przebacz, o Panie. Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie. Winy ludu naszego przebacz, o Panie. Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie. Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie. Winy całego narodu polskiego przebacz, o Panie. Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie. Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie. Brzdęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie. Płacz matek i żon usłysz, o Panie. Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie. Płacz dzieci katowanych za polski pacierz usłysz, o Panie. Łzy prześladowców i wygnanych z ojczyzny usłysz, o Panie. Łzy rolników pozbawionych swej ziemi usłysz, o Panie. Wołanie krzywdzonego roboczego ludu usłysz, o Panie. Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu usłysz, o Panie. Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów usłysz, o Panie. Jęki oficerów uśmierconych w Katyniu, Charakowie i w Medionie usłysz, o Panie. Jęki żołnierzy wyklętych i męczenników ubeckich Polski powojennej usłysz, o Panie. Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni Wujek usłysz, o Panie. Jęki wszystkich ofiar systemu komunistycznego usłysz, o Panie. Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych daj nam, o Panie. Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy
Daj nam, o Panie, miłość Polski, ojczyzny naszej. Daj nam, o Panie, męstwo, mądrość, łagodność i solidarność. Daj nam, o Panie, wolność, chwałę, szczęście i pokój. Daj nam, o Panie, wierną służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi. Daj nam, o Panie, wszystkie dary Ducha Świętego. Daj nam, o Panie, przez narodzenie Twoje bohatera wielkiego wzbudź nas, o Panie. Przez najświętsze życie Twoje żyć dobrze naucz nas, Panie. Przez krzyż i mękę Twoją cierpienia nasze daj nam mężnie znosić, o Panie. Przez zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie. Przez w niebo wstąpienie Twoje ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie. Przez Ducha Świętego zesłanie Ducha Dobrego daj nam, o Panie. Przez miłosierdzie Twoje Ducha i tradycję narodu daj nam zachować, o Panie. Przez Bogu Rodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata zachowaj nam, o Panie. Przez anioła, opiekuna Polski, bezpieczne bytowanie ojczyzny daj nam, o Panie. Przez czystą, świętej Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie. Przez cnoty wielkich ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie. Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie. Boże Sobieskiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas, o Panie. Boże Ojca Kordeckiego, Księdza Skargi i Świętego Ojca Kolbego, nie opuszczaj nas, o Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha, uspokój serca, dodaj ufność w Twoją miłość, oświeć zaciemnione umysły naszych braci, wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy, zarazy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny. Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze bierzmowania dziejów udzielonego narodowi przez świętego Jana Pawła II Twego Ducha nigdy nie zasmucili, a przez zawierzenie Maryi Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi
i Ojczyźnie. Amen. Dopełnieniem naszej modlitwy niech będą teraz odśpiewane przez nas wszystkich suplikacje. To jest ta modlitwa, której zawsze Polacy w chwilach trudnych zanosili do Boga. To było to wołanie, które było pielęgnowane w domach polskich, w polskich kościołach, bo jest to najpiękniejsza modlitwa, jaką możemy zanieść my, grzesznicy, do Boga. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, od ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, od ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, od ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Z wielkim zaufaniem zaśpiewaliśmy suplikacje. Były one dopełnieniem tego naszego wołania przez tak wielką liczbę, przywoływanie tak wielkiej liczby świętych z naszego narodu. Mogliśmy zauważyć, Panie Jezu, jaka jest gama świętości ludzkiego życia. Od najmłodszych do najstarszych, z różnych stanów, w różnych okresach. Świętość to nie jest coś, co ustaje. Świętość zawsze trwa. To dzięki świętości Ziemia przetrwała różne dzieje. Dlatego, Panie, my tutaj, Polacy, w sposób szczególny nasze oczy powinniśmy zawsze zwracać ku Matce Bożej. Polska Maryją stoi. To właśnie może dlatego dzisiaj doświadczamy tych różnych przeciwności, bo są nawet ludzie w Kościele, którzy wypowiedzieli walkę z Maryją. Jakobyś Ty, dobra Matko,
przysłaniała Jezusa. A przecież od wieków Polacy śpiewali litanie i my teraz w następnym punkcie programu odśpiewamy litanie do Matki Bożej. To jest nasza nadzieja. Maryja, tą, którą Panie dałeś całej ludzkości za matkę. Dlaczego Maryja ukochała tak bardzo polski naród? Mało się dziś mówi o objawieniach Mancilleniego, które miały miejsce we Włoszech, w Neapolu w roku 1608. Czemu do mnie się nie zwracasz, królowo Polski? To ty, Maryjo, pierwsza powiedziałaś te słowa. Ale powiedziałaś dlaczego? Bo już kilka wieków wcześniej w znaku cudownego obrazu zbudowałaś sobie tron na wzgórzu Claremontana. Ludzie nie myśleli, że tam będziesz przebywała. To nie ludzie wybrali ci to miejsce, ale ty sama, Matko. I dlatego dzisiaj, gdy dziękujemy za to, że nawet w cudowny sposób ratowałaś swoje miejsce przed Szwedami. Dzisiaj, Matko, jest wiele takich miejsc, które trzeba uratować. Dlatego taką wielką nadzieją przed Twoim Synem Jezusem Chrystusem, który przecież dał nam Ciebie za Matkę, dał nam Ciebie za naszą Królową i Panią. I na pewno nigdy większej radości nie sprawiamy Jezusowi, aniżeli wtedy, kiedy okazujemy miłość Jego Matce. Czy nie jest tak z nami? Kto kocha naszą Matkę, my też Go kochamy. My też jesteśmy życzliwi wobec tych, którzy są życzliwi wobec naszych matek. A Pan Jezus jest inny? Synu Człowieczy. Kiedy wychwalano, że miałeś wspaniałą Matkę, powiedziałaś: wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego, są moją Matką. Polacy muszą liczyć się ze Słowem Boga. Nie mogą sobie drwić, odrzucać, gardzić, bo tym samym gardzimy samym Bogiem. Dlatego zwróćmy się teraz, śpiewając litanie do Matki Bożej. To litanie, którą przed wieki śpiewaliśmy przy kapliczkach, śpiewaliśmy w domach, często braliśmy książeczkę do rąk, odmawialiśmy. Poszukamy wiele środków pomocy dla Polski, a zapominamy często o tej pomocy, której dał nam sam Jezus, sam Bóg. Dlatego, Matko, przemów za Polską. Kiedy święty Andrzej Bobola objawiał, jak powinniśmy czcić Maryję, powiedział: niech domek tej królowej i pani powstanie na Bobolówce. Stanęliśmy dzisiaj w tym miejscu naszej Pani i Królowej, to jest mała Częstochowa. Jakże z radością patrzę, gdy ludzie na kolanach chodzą wokół tego cudownego obrazu. Pokazują swoją pokorę, miłość, ale i na kolanach mówią: Matko, jesteś mi potrzebna. My też teraz tu zgromadzeni poprzez śpiewanie litanii mówmy Jezusowi, że Maryja jest nam potrzebna i w życiu osobistym, i w życiu małżeńskim, i w życiu rodzinnym. A dzisiaj w sposób szczególny uświadamiamy sobie, że Maryja jest potrzebna w życiu narodowym. Nas Chryste, Chryste.
Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Sławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą Mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowa, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dobie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Brawo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Służę niewiernych, módl się za nami.
Ojcze, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Raduj się, wesel Panno Mario, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Marię Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Cielko. Potrzebach nasz, ale od wszelaki złych krzyk, acz nas zawsze wybawi. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas da. A teraz wyznajmy przez pieśń, jak szczęśliwa Polska cała, tą wielką prawdę o obecności Matki Bożej w naszej Ojczyźnie. Wyznajmy to przed jej Synem Jezusem Chrystusem, że my tu obecni szczęśliwi jesteśmy, że Maryję za Matkę mamy. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Matko Boska, Królowa Polska, o Pani nasza, Częstochowska. Matko Boska, Królowa Polska, o Pani nasza, Częstochowska. Częstochowie tron swój zniosła, wielka mużna jej wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska, Królowa Polska, o Pani nasza, Częstochowska. Matko Boska, Królowa Polska, o Pani nasza, Częstochowska. Wyraziliśmy to wielką miłość do Matki Bożej jako synowie i córki tego narodu. Zawsze jak zwróciliśmy się do Maryi, nigdy nie byliśmy zawiedzeni. I dlatego jako wojownicy Maryi nie możemy być tylko z nazwy wojownikami, ale musimy robić wszystko tak, jak uczy nas ojciec Dominik. Musimy być prowokatorami czci i miłości do Matki Najświętszej. Taki był ksiądz Bosko, taki jest zakon salezjański. I skoro jesteśmy zakorzenieni w tym zakonie, bo cała duchowość wojowników Maryi
opiera się na duchowości maryjnej, to my przede wszystkim musimy ją promować. Musimy pokazywać, że największa nasza nadzieja to jest Maryja. Po co? Po to, żeby nas zaprowadziła do Jezusa. Może dlatego, że nie zawsze trzymamy różaniec w ręku, że nie zawsze mamy medalik na piersi. Może dlatego, że nie zawsze o niej myślimy. Szatan tak często kusi nas do złego i zwycięża. To tylko ona jedna zwyciężyła szatana. Nikomu się to z ludzi nie udało. O niepokalana, Matko nasza, spójrz na tą naszą dobrą wolę i spraw, byśmy teraz, przechodząc do następnej części, przepraszali Twojego Syna za to, że jest obrażany. Bo Ty, Matko, cierpisz najbardziej, że Twój Syn jest obrażany. Jakoś sobie tego nie uzmysławiamy. Choć może Ciebie to nie rani, ale dlatego zarani tego, któregoś dała światu, Ty bardzo cierpisz z tego powodu. Zresztą to nic nowego. Już Symeon w czasie ofiarowania powiedział, że Twoją duszę miecz przeniknie. Dlatego chcemy teraz, Matko, z Twoją pomocą, poprzez słowa litanii do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa, dla wynagrodzenia bluźnierstw i rzecz żywości Mu wyrządzanych i dla uproszenia u Ojca Przedwiecznego nawrócenia bluźnierstw, chcemy odmówić te słowa litanii, a później po niej odśpiewamy sobie koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, przez Maryję Józefa wstające, uczczone. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w żłóbeczku łzami zalane. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, napełniające podziwem nauczycieli zakonu. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, białe czystością, rumiane miłością. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, piękniejsze niż słońce. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, droższe niż złoto, perły i diamenty. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, zachwycające aniołów. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, słodka i czysta rozkoszy świętych. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, arcydzieło Ducha Świętego. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa Świętego. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, zwierciadło niepojętej doskonałości. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, po strachu szatanów. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, zmęczone wśród długich podróży. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, pociągające sprawiedliwych i grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, składające pocałunki na głowach dziateczek. Zmiłuj się nad nami.
oblicze Przenajświętsze, płaczące nad grobem Łazarza. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, promieniejące na górze Tabor. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, krwawym potem zalane. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, znieważone pocałunkiem Judasza. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, poranione od bicia i policzkowania. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, upadające pod krzyża ciężarem. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, wśród drogi krzyżowej, chustą otarte. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, którego usta były goryczą napełnione. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, okryte śmiertelną bladością. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w grobie ukryte. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w dzień zmartwychwstania jaśniejące. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, promienne w chwili wniebowstąpienia. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w Eucharystii utajone. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie w majestacie wielkim. Zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie, miłosierny Jezu, wybaw nas. W Tobie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki,
miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie.
całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęł z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu,
Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na koniec tej części wyznajmy Bogu, że jest naszą miłością. Ta piękna pieśń, która rozbrzmiewa w naszych kościołach, Bóg jest miłością, niech będzie podsumowaniem tej części naszej modlitwy. Wyznać Bogu, że wierzymy, że nas kocha. Bóg jest miłością, zbawieniem daszy i kocha bardzo nasz dzieci swe, więc trzymaj duszo ma. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, aby do nieba prowadził mnie. Więc śpiewaj duszo ma, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie, chcę Ciebie. Siostra będzie grała cicho na gitarze, bo tu jest transmisja z naszego kościoła. A my starajmy się wpatrzeć w tę białą hostię i wsłuchać, co po tej modlitwie Jezus chciałby mi powiedzieć teraz. On przyszedł do Tomasza, za chwilę będziemy o tym słuchać w Ewangelii. Ale teraz chce przyjść do mnie i do Ciebie. Przyjść po to, by Ci może coś powiedzieć, co Ci najbardziej jest potrzebne. Otwórz się na to słowo Pana Jezusa. Jezu, mów do nas. Posłuchamy Ciebie. Uzdolnij nas do przyjęcia Twego słowa i pomóż nam je przyjąć, zrozumieć, abyśmy wychodząc ze spotkania z Tobą byli radośni i szczęśliwi. Może nieraz grzechy nas przytłaczają. Może nam się wydaje, że już inaczej być nie może. A Pan Jezus mi dzisiaj mówi, to jest nieprawda. Może się podnieść. Może, aby się podnieść, trzeba Jego słowa, bo takie rady, jakie On daje, to nikt z ludzi dać nie może. Przez chwilę słuchajmy się w to słowo i przejdziemy do ostatniej części naszej modlitwy.
Niech tą ostatnią część naszej modlitwy wprowadzi nas pieśń Obrońco wiary, sławny apostole. Ponieważ będąc w tym sanktuarium, nie prosić Boga za naszą ojczyzną, za przyczyną Andrzeja byłby grzechem i wielkim zaniedbaniem. Dlatego też, tak jak od wielu dziesiątków lat Polacy śpiewają, my też zaśpiewajmy teraz tą pieśń Andrzejową. Obrońco wiary, sławny apostole, nieustraszony, polski męczenniku, Tobie Boże, na skronie aureole, za Twoje trudy i męki bez liku. I za Bożą wolą Ty poświęciłeś Bogu życie całe, prowadząc duszę do prawdziwej wiary. Wszędzież gorliwie dba wszelkie prace i ofiary. Patronie polski, Andrzeju Bobolo, ucz nasze życie i za Bożą wolą. Tak się stało. Odmówimy sobie teraz litanię do świętego Andrzeja Boboli. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Andrzeju, wierny naśladowca dobrego pasterza, módl się za nami. Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami. Święty Andrzeju, czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami. Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami. Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami. Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny, módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie, módl się za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga. Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga. Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga. Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Panie Jezu, czas naszej modlitwy powoli dobiega końca. Dopełnieniem tej naszej modlitwy będzie to, aby jutro każdy z nas odmówił koronkę do świętego Andrzeja Boboli. Moglibyśmy zrobić to teraz, ale może poszukać w internecie, jak nie umiemy na pamięć, bo od czegoś musimy zacząć. To będzie takie zadanie po tej dzisiejszej modlitwie. Panie Jezu, jakże bardzo Ci dziękujemy, że nie wzgardziłeś nami, że w tej ciszy patrzyłeś na każdego z nas. Okazywałaś nam swoją miłość, życzliwość. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam wytrwać w tej modlitwie, być z Tobą. Dziękujemy Ci za wszystko. I ufamy i wierzymy, że z Twoją pomocą możemy pięknie żyć. Bo przecież po to nas zgromadziłeś w przededniu Święta Miłosierdzia. Niektórzy myślą o wyborach, o samorządach, a Ty nas chcesz zmieniać, Panie. Może taka myśl przychodziła, ale tak naprawdę to prosiłeś nas, Jezu, abyśmy się dotknęli Twoich ran jak Tomasz. Żebyśmy uwierzyli,
i byli świadkami tej wiary. Dziękuję Ci za wszystko. Powierzamy się Tobie i wierzymy, Panie Jezu, że po tym spotkaniu nasze życie będzie o wiele bogatsze i piękniejsze. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmie dni. Niech padaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, u Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w Nim, tym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, światłości Twej, rozraduj się w Nim, tym Zbawicielu, rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. Aleluja, aleluja, aleluja.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Nie mógł nam Pan Jezus zgotować lepszej uczty, aniżeli tą, którą zgotował nam tego wieczoru. Zobaczcie, jedno z najważniejszych świąt naszej wiary, święto Miłosierdzia Bożego, jedyne w roku, aby na kolanach przed Najświętszym Sakramentem przygotowywaliśmy się, aby rozpocząć Jego świętowanie, aby rozpocząć przeżywanie tej mszy świętej. Panie Jezu, przyjmij tą naszą modlitwę za Ojczyznę, bo ta msza święta koncelebrowana jest darem z tego ołtarza dla Polski. Abyś ją bezpiecznie przeprowadził przez trudne dziś i abyś tak jak kiedyś wyzwalałeś ją z różnych zawirowań, pomógł i dzisiaj jej wrócić na właściwe tory. Zbudźcie sobie intencję wszyscy, którą w sercu nosicie. Niech święty Andrzej Bobola, patron tego miejsca, modli się razem z nami. A możemy być pewni, że będziemy wysłuchani. Dlatego uwielbijmy Boga. Chwała na wysokości Bogu. Ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni w dobrym będzie utwierdzeni. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A po 8 dniach
Kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął i rzekł: pokój wam. Drodzy współbracia kapłani, wielce czcigodni bracia wojownicy Maryi, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia zgromadzeni tutaj w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, ale także i wy wszyscy, którzy łączycie się z nami teraz, czy przez telewizję kablową, czy przez telewizję internetową, czy przez archidiecezjalne Radio Fara i Telewizję Fara. Ta Ewangelia, którą przed chwilą odczytał kapłan, od wielu, wielu wieków była odczytywana zawsze w drugą niedzielę Wielkanoc. I ludzie pochylali się nad tym, co stało się we wieczerniku. Jak Pan Jezus wzbudzał wiarę, okazywał miłość i ratował zagubionego ucznia. Ale czy uczeń był zagubiony? Ja wiem. Przecież już raz zaryzykował pójść za Jezusem. I poszedł, zostawił wszystko. A okazało się po pewnym czasie, że ten, któremu zawierzył, na którego postawił, skończył na Golgocie, na krzyżu. I teraz inni mówią mu: jeszcze raz wróć do Niego. Uwierzylibyśmy tak łatwo? Przecież zaryzykowałem, 3 lata chodziłem za Nim. A On pozwolił się zabić ludziom. Co to za Bóg? Czy Bóg jest tak słaby? I dlatego zauważcie, w tym wszystkim opisie pokazana jest ta prawda o człowieku. Tomasz nie jest człowiekiem naiwnym. On chciał wierzyć, ale pokazuje, kim jest człowiek. I każdy z nas jest taki sam. To, że choćby teraz jesteście w Kościele tak licznie, to Pan dał nam tę łaskę. Mogłoby nas być więcej, ale nie wszyscy z tej łaski skorzystali. Ale my tu trwamy i tu jesteśmy. I dlatego też Pan nam dzisiaj pokazuje, że wiara to jest łaska. Tak, człowiek może chcieć wierzyć, może nawet podejmować pewne czynności, bo zobaczcie, Tomasz mimo wszystko, że nie przyjmował prawdy o zmartwychwstaniu, to nie uciekał od tej wspólnoty, nie uciekał od tego miejsca, jakim był wieczernik. Ale on, mimo że był inny, to chciał być z tymi, którzy już byli dalej jak on. W takiej nadziei, że skoro im Pan Jezus pomógł, to i mnie pomoże. I to się też stało 8 dni po zmartwychwstaniu. I czy to nie jest piękne? Bo my ciągle mówimy: nawracajcie się, przemieniajcie się. A tutaj patrzcie. Tomasz jest taki, jaki był. Załamany, bo pozostał jeszcze na Wielkim Piątku, niedowierzający, zagubiony. Oj, to jest miłosierdzie. Pan nie czeka, jak się człowiek nawróci, ale Pan przychodzi, wybiera czas, by człowieka nawrócić. To Bóg nas nawraca. To nie my siebie nawracamy, bo ktoś myśli, że jak zrobię to czy tamto, podejmę taką czy inną praktykę, to ja się nawrócę. Nie. Jak mi Pan nie pomoże, będę ciągle stał w miejscu jak Tomasz. I to zrozumcie dzisiaj. Róbcie wiele, podejmujcie wiele czynności, ale
duchowość nasza postępuje wtedy, kiedy Pan daje łaskę, a ja tę łaskę przyjmuję. Czy Tomasz się spodziewał, że w takich okolicznościach będzie wyznawał wiarę? Na pewno mu nawet do głowy nie przyszło, że stanie przed nim zmartwychwstały i mówi: Tomaszu, wkładaj te ręce do moich ran i nie bądź niedowiarkiem. Czemu nie chciał włożyć? Bo nie chciał być tacy jak inni, którzy kiedyś te ręce ranili. On nie chciał pogłębiać bólu Jezusa, bo zdawał sobie z tego sprawę, że i tak już wiele złego zrobił, że nie dowierzał. I to jest miłosierdzie. I to jest pierwsza prawda, na którą chcę dzisiaj wam zwrócić uwagę, abyście zobaczyli, że Panu Bogu więcej na nas zależy, aniżeli nam na Bogu, na każdym z nas. I Pan Bóg ciągle szuka takiej możliwości, żebym się Go dotknął i żebym jak Tomasz padł na kolana i powiedział: Pan mój i Bóg mój. I to jest pierwsza prawda. Ale jakby tego jeszcze było za mało, zauważcie, że w pewnym momencie Bóg zaczyna działać. Zaczyna uświadamiać swoim wyznawcom, że to wydarzenie, które miało miejsce we wieczerniku 8 dni po zmartwychwstaniu, to jest objawienie Bożego miłosierdzia. Objawienie wielkiej Bożej miłości. I dla mnie, bracia i siostry, najważniejsze w tym wydarzeniu objawienia w drugą niedzielę po Wielkanocy jest tajemnica Bożego miłosierdzia. Szczególnie wtedy, kiedy ta tajemnica została nam objawiona. Przecież wszyscy wiemy, że ona była w okresie międzywojennym. Jedna wojna się skończyła, drugiej jeszcze nie było i wtedy Pan Jezus przychodzi do polskiej zakonnicy i w Płocku, i w Wilnie, i w Krakowie i mówi, żeby ta druga niedziela była czczona jako niedziela miłosierdzia. Pan Jezus pokazuje siostrze Faustynie, a przez siostrze Faustynie pokazuje ludzkości, co powinna zrobić, żeby się uratować. Bo Bóg już wie, że światu grozi jakieś niebezpieczeństwo. I wiedział, że gdy wybuchnie następna wojna, to znowu powiększy się liczba cierpienia, bólu, ale też będzie się pogłębiać liczba tych, którzy przestaną ufać Bogu, przestaną w Niego wierzyć. Bo sami wiecie, że ciągle tak z ludźmi jest, że ludzie oskarżają Boga, jakoby Bóg winny był za zło, które się dzieje wśród ludzi na ziemi. I Bóg to wiedział i chciał jakby powstrzymać tych ludzi. I mówi: jeżeli chcecie przezwyciężyć zło, to wpierw umieśćcie w domu mój obraz. Odmawiajcie koronkę. Pamiętajcie o trzeciej godzinie. A więc patrzcie, jaki Bóg jest konkretny przez siostrę Faustynę, w jaki sposób możemy ocalić się przed szatanem, przed nieszczęściem. I co? Uwierzyła ludzkość? Przyjęli to słowo? Patrzcie, to było słowo, które Bóg przez Faustynę daje światu, żeby nie było wojny, żeby się uratować. A ludzie dyskutują, odrzucają. I gdyby nie Jan Paweł II, to pewnie byłoby tak do dzisiaj. Bo przyjąć prawdę o Bożym miłosierdziu i całe posłannictwo Faustyny nie jest łatwo. Patrzcie, jaki mądry jest Pan Bóg. Żeby dla tej sprawy był ktoś życzliwy, Bóg powołuje z narodu polskiego papieża. Bo nikt by Faustyny ze świata nie zrozumiał, tak naprawdę. I gdyby nie Jan Paweł II, nie byłoby tego święta. Tak sobie gdzieś w duchu myślę. W
wielki Bóg w swoim miłosierdziu. I kochani, ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę tej nocy. Bo to, co się stało w Strachocinie pod koniec XX wieku i na początku XXI, to jest też przejaw Bożego miłosierdzia. Bóg w inny sposób chce ratować Polskę. Zacznijcie mnie czcić, mówi Andrzej. To nie Andrzej przyszedł, bo jemu się to spodobało, do Strachociny. Ale Bóg mówi już wtedy, grozi światu niebezpieczeństwo. Idź i powiedz im, co mają robić, żeby się uratować. I co? Przyjmują to ludzie? Zacznijcie mnie czcić? Jedni nie dowierzają, drudzy mówią, gdzieś tam w takiej Strachocinie mógłby Bóg coś powiedzieć dla świata. I tak to trwa, ta wojna. A my widzimy, co się dzisiaj dzieje. Ja już od 2 lat mówię jasno, że Polsce coś grozi. I to, co dzisiaj politycy wypowiadają, że musimy się do wojny przygotowywać, że mamy wielkie zagrożenie, ja już od dawna o tym mówię. Ale dopiero pewnie, jak to się stanie, ale już będzie za późno, tak jak II wojna światowa. Przecież zobaczcie, bo Andrzej Bobola chciał nas uratować przed 1939 roku. Wybrał sobie kobietę, która uczyła dzieci Rydza Śmigłego gry na fortepianie. Zobaczcie, wybrał kobietę, która była u samych szczytu władzy, po to, by powiedzieć do niej 3 maja 1938 roku. Polsce grozi 2 wrogów. Jeśli do mnie się zwrócicie, to jestem w stanie wybawić was z wielkiej katastrofy. I zlekceważono, bo do jakiejś kobiety tam Bobola by przyszedł, Bóg by powiedział, co mamy robić, żeby się uratować. I przyszła tragedia. I dlatego zobaczcie, jak ta ważna modlitwa jest tutaj w tej Strachocinie. Nie dlatego, żeby wychwalać Strachocinę, że jesteśmy lepsi, gorliwsi, bardziej pobożni. Nie w takich kategoriach patrzcie. Czy to, że Jezus urodził się w byle jakim miasteczku Betlejem, o czym czytamy w Piśmie Świętym, to były zamysły Boga. I Pan Bóg pisze historię świata. A my albo w to uwierzymy, albo w to przyjmiemy, albo to odrzucimy i później sprowadzimy na siebie nieszczęście. I dlatego zobaczcie, jeszcze raz pochylam w Ty to święto miłosierdzie, kiedy Bóg daje nam świętego i mówi nam konkretnie, co was uratuje. A my tak nie dowierzamy. Tak jak kiedyś Faustynie. Też nie dowierzali. Wojna przyszła i dalej nie dowierzali. Przyszła katastrofa, dalej były opory. Dopiero aż Bóg musiał zadziałać i Polaka uczynić papieżem, który zrozumiał tą polską zakonnicę z Krakowa i on zdecydował, żeby było święto wielkiego miłosierdzia. I tak, kochani, jest z nami. Pan Bóg i w tej nocy poprzez tą modlitwę, poprzez to spotkanie chciał nam dzisiaj wiele coś ofiarować. On nas chce ratować, każdego z nas. I dlatego jakby chciał dzisiaj nam powiedzieć, patrzcie na tych chłopaków, wojowników Maryi. Może nie byli wszyscy aniołami od razu. Może nie wszyscy myśleli o Bogu i Bóg dla nich był ważny i Maryja. Ale w pewnym momencie dzięki Dominikowi odważyli się wybrać inną drogę. I dzisiaj są chlubą w Polsce. Są nadzieją naszego narodu. Taka jest prawda u was, bracia wojownicy. Bo byłem kiedyś na spotkaniu z Bydgoszczy, na 2 tydzień będę na spotkaniu w Kurniku, koło Poznania. I ten, czy mnie proszą wojownicy, żeby się ksiądz z nimi spotkał. A ja z dumą, z radością, bo wiem, że jesteście naprawdę godni czci i chwały, żeście się odważyli, bo widzimy przecież, że się i czymś się spowiadacie i nie wstydzicie się założyć różaniec na szyję i nie wstydzicie się wyjść na ulicę. Naprawdę, jakby tacy byli Polacy, wszyscy jak wy, a Pan Bóg daje znak, to jest też miłosierdzie.
Mówi, patrzcie, jakie ten polski naród jest bogaty. Ile jest w nim ducha prawdziwego. Ale niestety, nie wszyscy umieją to docenić i dlatego tak ważne jest to święte miłosierdzia, abyśmy pierw w swoim życiu dziękowali to, co Pan Bóg dla nas robił. Pomyślcie, bracia i siostry, bo ja na przykład mam takie wydarzenia w życiu, że widziałem, jak Pan Bóg namacalnie mnie ratował. Aż nie wiem, jaki nieuczony by to zobaczył. Pan Bóg mi podawał dłoń i przeprowadzał mnie przez ciemną dolinę, abym się zła nie uląkł. I wy wszyscy macie to samo. Popatrz, jak Pan Bóg może ratował twoje małżeństwo. Jak Pan Bóg pomagał twoim dzieciom. Jak Pan Bóg przychodził z pomocą. Bo taka jest prawda. Bóg nie jest daleko. Bóg nas kocha. A im bardziej może oddalamy się od Niego, to tak jak ta matka, która widzi, gdy dziecko zaczyna błądzić, to nie ona go, ona wszystkich kocha, ale to dziecko, które sobie w życiu nie radzi, matka kocha najbardziej. I tak jest z nami. Nigdy nie myślcie, że jak upadacie w grzechy. Grzech to jest tylko znakiem tego, że jeszcze coś mi w życiu brakuje. Ale to nie jest tak, że Bóg mnie potępia, Bóg się odwraca, że Bóg chce moich grzechów. Nie. Bóg nieraz wiele się musi natrudzić, żeby mnie sprowadzić do siebie. I być może, że nie jeden wojownik, gdyby tu stanął i powiedział historię swojego życia, to bylibyśmy dzisiaj zachwyceni. Jaką miłość mu Bóg ukazał. Po to, aby on był w tej wspólnocie. Kochani, za to wam dzisiaj bardzo dziękuję, że tak wielu trwacie na modlitwie. Zauważcie, że taka oryginalna jest w tej Strachocinie noc walki. Zaczęła się tam. Nie ma takich miejsc drugich, żeby można chodzić po ziemi, po której święty chodził. A myśmy dzisiaj chodzili po tej ziemi. Później poszliśmy do domu tej matki, którą on kazał ten domek wybudować. Ten domek naprawdę, uwierzcie mi, że powstał tylko dlatego, że święty Andrzej 1 maja 2020 roku powiedział na pamiątkę: wybuduj mi domek Matce Bożej, Pani i Królowej na Bobolówce. I myśmy tam byli dzisiaj. A później ta przepiękna procesja z różańcem w ręku, z figurą Matki Bożej Fatimskiej na ramionach i przyszliśmy tu do świątyni i padliśmy na kolana przed tą białą hostią. I tak sobie cały czas myślałem, Panie Jezu, kiedyś tak stawałeś przed Tomaszem i mówiłeś, dotykaj się mnie. A on już nie chciał, wystarczyło mu to, że byłeś przy nim. A czy nam to wystarczyło? Czy my naprawdę inni wyjedziemy z dzisiejszego spotkania? Bo o to chodzi, bracia i siostry, żebyśmy ze spotkania z Bogiem odchodzili bardziej radośni, szczęśliwi, napełnieni łaską. I życzę wam, żeby ten święty Andrzej, który wiem, że mnie darzy swoją miłością, daje mi takie naprawdę świadectwa, których jakbym wam powiedział, to bym się wydaje, że to jest niemożliwe. Ja tu mam wikarego, profesora, który siedzi i to nie jest jakieś takie mówienie o czymś, co nie jest prawdą. Bo siedzieliśmy razem, oglądaliśmy mecz i ja w pewnym momencie do niego mówię, idę spać, a Bobola niech mi przyjdzie coś w nocy powiedzieć, co mam jutro na kazanie powiedzieć. To jest fakt. Ja na drugi dzień wstaję, widzę pocztę elektroniczną i tam jakiś człowiek z Libiąża pisze, ksiądz, kiedy się modliłem wieczorem, dostałem nakaz, że mam to do proboszcza w Strachocinie napisać. I miałem kazanie na 16 maja 2023 roku. Popatrzcie, ja idę spać. Czy to nie jest takie wewnętrznie aż trudne do zrozumienia? Ja wypowiadam, a za chwilę on to robi gdzieś tam, księdza pobudza, bo ja już spałem sobie.
bo ten list dopiero na drugi dzień przeczytałem. I on mówi, napisz do niego. I to, co mi napisał, naprawdę było coś wspaniałe. Właśnie w taki sposób wiele rzeczy Bobola mi potwierdza przez ludzi. I dlatego, kiedy mówię dzisiaj o pewnych rzeczach, to nie dlatego, że sobie to wymyślam, czy że mi się wydaje, ale tak z pokorą stając przed Bobolą i kiedy widzę, jak on tak dzisiaj jest aktywny, jak porusza tych ludzi. Ja mogę jechać do Radia Maria, ja mogę dać wywiad do naszego dziennika, że wiele ludzi się zgłasza, żeby coś o Boboli powiedzieć. O co to? To co wszystko? Bobola wykorzystuje wszystko, żeby nas ratować. I nie patrzcie na to, że tacy doszli do władzy czy inni, bo Bóg trochę inaczej widzi historię. Wierzcie, że z Bobolą uratujemy katolickie oblicze Polski. Wierzcie, że obronimy suwerenność naszą. I może Unia Europejska być, i może być wiele ataków na naszą ojczyznę, bo to większy jest Bóg. Tym, którzy krzyżowali Jezusa, nie wydawało się, że wygrali wojnę? Pokonali człowieka. A co on im dał za 3 dni? Pusty grób. Dał im szansę, dał im łaskę miłosierdzia. Ale widzicie, to jest grzech zatwardziałości serca. I dlatego prosimy Pana Jezusa za przyczyną Andrzeja, żeby nas wpierw nawrócił do siebie, tak jak Tomasza. I to piękne. Zobaczcie, rozpoczęliśmy święto miłosierdzia nie na łóżku, zasypiając, ale tutaj w świątyni. I Panie Jezu miłosierny, czy Ty będziesz obojętny na to, że my tu czuwamy nocą przy Tobie? Czy Ciebie to nie będzie interesować? Nie. Ty dasz nam łaskę, której każdemu z nas najbardziej potrzeba. Dasz łaskę i Polsce, bo przecież kochasz ten nasz naród i tę ziemię. Wierzę w to i ufam, że tak będzie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, wszechmogącego. Rozpoczynając tydzień miłosierdzia, wpatrzeni w biblijnych świadków zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy do Ojca Miłosiernego w niebie wspólne prośby. Zjednoczeni w Kościele wszystkich ludzi, aby zniknęły wszystkie podziały, a różnorodność była okazją do wymiany duchowych darów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Umacniaj w posłudze biskupów, prezbiterów i diakonów, aby poświęcając się głoszeniu słowa, modlitwie i dziełu miłosierdzia, prowadzili wspólnotę Kościoła do doskonałego naśladowania samego Jezusa. Ciebie prosimy. Dopomóż nowo ochrzczonym, aby na dobre zerwali ze starym, grzesznym życiem i zawsze wiernie trwali w zobowiązaniach wynikających z przyjętego sakramentu. Ciebie prosimy. Przymnóż wiarę wątpiącym, daj światło myśl nauczającym, aby przy wspólnym spotkaniu mogli doświadczyć, jak działasz w sercach ludzkich oraz budować silną więź z Tobą i bliźnimi. Ciebie prosimy. Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym, zwłaszcza tym, którzy szczególnie go potrzebują, aby mogli cieszyć się pełnią spokoju na wieki. Ciebie prosimy. Wejrzyj na nas, modlących się u stóp Twego ołtarza. Nie zważaj na nasze grzechy, ale w swoim miłosierdziu wybaw nas od złego i zachowuj w swojej łasce. Ciebie prosimy. Ojcze Wszechmogący, wraz z świętym Tomaszem w Twoim Synu uznajemy naszego Pana i Boga. Dopomóż, aby słowa, które wypowiadamy, dały nam siłę do życia według tego, co oznaczają. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nasze plany i nadzieje, co śniwecze raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą
i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią was paschalny, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy święty śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, chwała. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła
i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Andrzejem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Adama, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój Jasieczko z Tobą. Tam później puszki. Pokój z Tobą.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mój drodzy, nasza noc walki dobiega końca. Chylę czuła przed każdym z was, przed wami kapłani. Jeden jest mój sąsiadsko starowiec proboszcz, a ci dwaj to są franciszkanie. Też to franciszkanie zawsze kochali Polskę. To trzeba być i cieszę się, że trzeba być takim jak wasi poprzednicy, którzy umieli walczyć do końca o Polskę i dlatego tu jesteście. Dziękuję wam, wojownicy. Zresztą zawsze się chlubię wami, nie wstydzę się cieszyć wami i dziękować za was. Wasz szef teraz jest w Ameryce. Wiecie o tym, czy nie wiecie? To wam mówię. Głosi rekolekcji, nie pojechał na odpoczynek. Ale tam, koło Bostonu, teraz pracuje ciężko. Od 2 kwietnia już tam pracuje. Dziękuję wam bardzo za taką naprawdę autentyczną miłość do Polski. No i wy wszyscy. Jakże warto podkreślić, że wśród was jest wielu ludzi bardzo młodych. Tak, młodzi ludzie są entuzjaści. Oni potrzebują ojczyzny. To, że część jest młodzieży gdzieś tam zagubionych, ale będziemy się wszyscy odnajdywać. Dlatego też, jak możemy, tak ratujemy tą Polskę. I za to, żeście tak licznie przyszli, byli godzin, trwali. Myślę, że już następne, jak noc walki, to będzie cała na Bobolówce, bo nie wiedzieliśmy, że jest tak ciepło. I tam wszyscy sobie usiądziecie. Nawet 2 razy tyle, jakby was przyjechało, to tam na miejsce się znajdzie siedzące. Kiedy ona będzie, to damy wam znać, ale na pewno będzie, bo Dominik mówił, że będą znowu kolejne takie noce walki, gdy będziemy ratować naszą ojczyznę. Naprawdę słowa uznania, szacunku i wdzięczności, takiej ludzkiej wdzięczności, bo to jest też nasza radość, jeżeli widzimy, że ludzie rozumieją, przecież ja to nie robię choćby dla siebie czy wojownicy, my to robimy dla Polski. Tak nas wychowano, powiedziano nam, że Polska to jest nasza matka i my nic więcej innego nie robimy, tylko jeżeli ktoś chce, żeby tą Polskę ratować, my jesteśmy do dyspozycji. I za to wam bardzo dziękuję. Pozdrówcie wszystkich, którzy ich nie ma. I zapraszamy was zawsze tutaj do świętego Andrzeja. W związku z tym, że coraz więcej ludzi przyjeżdża, to już w następnej niedzieli Suma i msza święta popołudniowa będą na Bobolówce, tam w kaplicy. I najbliższe spotkanie, bo to niektórych interesuje, będzie 17 kwietnia, będzie ksiądz arcybiskup Józef Michalik, bo jest rocznica kanonizacji świętego Andrzeja i tam się spotkamy. Niech to błogosławieństwo, które tu udzielam, będzie darem wielkiej łaski dla was, ale także i dla naszej ojczyzny Polski. Pan za wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.